Voilà. Za tłuste, za dużo sosu i za dużo jedzenia. Na mecz rewanżowy chłopcy muszą być szczupli i w formie. Jestem Jacques Cousteau, virtuos kulinarny. Nie jestem tu po to, by tworzyć diety. Wybacz, Jacques. Okoliczności wyjątkowe wymagają wyjątkowych przygotowań. Halo, zgadza się, panowie? Haha, tu jest niesamowicie, trenerze. A co my tutaj robimy? Profesorze? O, Hydra jest najszybszym zespołem w Superlidze, bo ma dostęp do największego na świecie naturalnego medium trenowania wytrzymałości. A można prosić w wersji zrozumiałej dla wszystkich? I przy okazji dla El Matadora? Hydry trenują pod wodą. Dokładnie tak, ściana. Woda jest 1000 razy gęstsza niż powietrze. Trenowanie w niej sprawi, że gra na ziemi będzie jak bieganie w powietrzu, rozumiecie? Okej. Zobaczymy, czy trening pod wodą da nam większą szybkość na powierzchni. Szybcy przodem. Tak. Już po tobie, Liquido. Tygrysie, osiągnąłeś 25 km na godzinę. Sprawdźmy, czy to przebijesz. Tak jest. 29! Niesamowite! O, stary! No i im dłużej ćwiczycie pod wodą, tym szybsi będziecie. Ruszamy na pływający stadion za 3 dni. To co, do wody? Wracacie do wody. 7 lat szkoły kucharskiej, 9 lat bistro Belzanto, 2 gwiazdki Michelin, po to? Co to jest? To się nazywa risotto twarzotto. Ryż przyrządzony z ryżem w kształcie waszych twarzy. Co to ma być, trenerze? Przecież trenowaliśmy pod wodą przez cały tydzień. Możemy dostać coś jadalnego? Trening pójdzie na marne, jeśli będziecie przejedzeni i ociężali. Jasne, trenerze. Taka dieta to katorga. Może zawrzemy układ. Jeśli pokonamy Hydrę, w drodze powrotnej będzie nas czekać największa uczta świata, okej? O, co ty na to, trenerze? Niech będzie. Mega! To jest motywacja! Gotowi na drugą porażkę? Nie bądź taki pewny siebie. Właśnie! My też poćwiczyliśmy pod wodą. Serio? A co, ćwiczyliście pluskanie w wannie? My trenujemy w oceanie aż do ostatniej minuty przed meczem. To dlatego u siebie jesteśmy szybsi. Tygrys pobiegł 30 na godzinę. A jego forma rośnie. Przegoni cię w mgnieniu oka. Zacznij się bać. Tak twierdzisz? No to może się pościgamy. Na dnie oceanu nie ma szans. Co? Nie jestem przekonany. Kolejny trening pod wodą. Szansa utarcia nosa Liquido. Zgódź się, stary! Dobra. Kompaktowy akwaluk. Powietrza wystarczy na długo. Intercom. Wbudowany w maskę. Ułatwia komunikację. Obciążnik. Nie pozwoli ci wynurzyć się na powierzchnię. Przydaje się. No to gramy! Yeah.
że szczurem lądowym to ty nie jesteś. Nie mam wyboru. Ściągnąłeś mnie pod wodę. Widzisz tam coś? Zbyt głęboko. Rany. Omija nas najlepsze. Gotowy na nauczkę? Jesteś bardzo szybki. No i jak ci się to podoba, Liquido? Liquido? Widzimy się na boisku, stary. Nie, stój! Liquido, jak się ściąga ten pas? Moim szczęśliwym amuletem. Tygrysie? Ha? Stary, ważysz chyba stonę. Jak się ściąga to ustrojstwo? Nie da rady. Liquido mnie wrobił. Jest tylko jeden klucz. I to on go ma. Co za przebiegły gad. Co mi odbiło? Powiedzmy trenerowi. Nie. Stary, nie ma potrzeby zawracać mu głowy. Sami możemy odnaleźć kluczyk. No nie wiem. Wyluzuj, damy radę. Dobra. Słyszeliście o superlidze, prawda? A teraz coś, co ma mało tłuszczu, mało amebokwasów i mało smaku, rzecz jasna. Oto wasze super fasolki. Fasolki? Tak, fasolki. To wszystko, by pokonać hydrę, chłopcy. No jak? Nie znaleźliśmy klucza. Ani samego Liquido. Tygrysie? Zrak! Jakie będzie menu na naszą ucztę zwycięzców? To będzie najlepszy posiłek, jaki w życiu przyrządziłem. I na pewno najlepszy posiłek, jaki którykolwiek z was jadł. Serio? A co masz na myśli? No to może hot dogi, Żak? To ja już wolę tę waszą dietę. Durne krzesło! I pewnie stare jak świat. Doskonale wiem, co się tutaj dzieje. Tygrysie! Nie przestrzegałeś swojej diety, mam rację? No i wydało się, stary! Dość obijania się, Tygrysie. Musisz być jutro w swojej szczytowej formie. Mało brakowało. Powiedzieliście, że mnie z tego wyciągniecie. No to czekam. Informujemy trenera. O nie! Nie jest dobrze. Pewnie się czujesz, jakbyś nosił na barkach ciężar całego świata. To nie jest ciężar świata. To obciążniki hydry. Co ty nie słuchałeś? Przepraszam was. Wiem, że was zawiodłem. Liczyłem na ten rewanż, ale jestem bezużyteczny. Zrobimy wszystko, żeby znaleźć wyjście z tej sytuacji. No ja myślę. Wy dwaj przejmiecie najtrudniejsze zadanie. Zastąpicie skrętnego tygrysa i będziecie kryli Liquido. Tygrysie,
Chociaż będziesz siedział na ławce, to musisz być zaangażowany w ten mecz na 100%. Jasne, trenerze. Najpierw zdrowe jedzenie, a teraz... hot dogi. Co za upokorzenie. Hej, panie kucharz, otwarte u pana? Ja jestem Jacques Cousteau. Pracuję dla królów, nie dla pospólstwa. Daj, panie kucharz, zaraz zacznie się mecz, a ja muszę coś wrzucić na ząb. Tak, podaj cokolwiek. Panowie, przygotujcie się na wyborną ucztę, o jakiej nie śniliście. Przed nami mecz na pływającym stadionie. Będzie się działo, Brendo. Oto Tygrys kontra Liquido, czyli pojedynek na szybkość. Wiesz, Maki, nie wydaje mi się. Co trener wykombinował? Zostawił najszybszego zawodnika na ławce. Ale dlaczego? I zaczynamy. Czy Supa Strikers powstrzymają Liquido bez swojego skrętnego tygrysa? Shaker szczelnie kryje Liquido. Ale nie potrzeba nam radaru, by stwierdzić, że jest zbyt wolny. Muszę go odłożyć. Jaka szkoda. Teraz Nord kryje Liquido. Trener Strikers stawia na pressing. Liquido wpada w pole karne. Świetny wślizg w ostatniej chwili w wykonaniu Nordshowa. Bardzo dobry początek Supa Strikers. Shaker i Nord strasznie uprzykrzają Liquido życie. Nie dam rady utrzymać tempa przez cały mecz. Może nie będziesz musiał. Rób to, co ja. Przygotujcie się na ucztę dla kubków smakowych. A nie masz pan hot dogów? Przed chwilą powiedzieliście, że chcecie cokolwiek. Tak, ale to jest mecz piłki nożnej, nie? Tu się je hot dogi. Hot dogi są dla Supa Strikers. Jeśli wam je oddam, to co oni będą jeść? Hot dogi. Za chwilę podaję. Koniec meczu coraz bliżej. Skrętny tygrys nadal nie wyszedł na murawę. Wow, Liquido, jesteś bardzo szybki. Co ty powiesz? Szkoda, że nie udowodnisz, że jesteś najszybszy. Tygrys pokonał cię na twoim podwodnym boisku. Że co? Przecież mnie nawet tam nie było. Oczywiście, że nie, kolego. W prawdziwym wyścigu ze mną tylko by się ośmieszył. Czyżby? Udowodnij. Chcecie, żebym wam oddał klucz? Bez szans. W tej grze nie gra się o honor, tylko o punkty. Gol! Liquido znalazł słaby punkt w strategii Supa Strikers. A oto słynny triumfalny gest z koszulką. A jednak nie. Jak się ściąga ten pas? Moim szczęśliwym amuletem. Trenerze, Liquido nie wykonał swojego triumfalnego gestu. No i? Poważnie? Wpuść mnie, a przekonamy się. Czy z tym pasem możesz w ogóle zbliżyć się do Liquido? Wystarczy mi tylko jedna szansa. Setki hot dogów! Dla każdego wystarczy! No, no dam przepysznie! Dla mnie od razu dwa! Dzięki! Musimy lecieć! Tam się coś dzieje! Tak się właśnie pozbywa okropnego jedzenia. Powiedzcie też innym, trebie! Zmiana u Supa Strikers! Nareszcie!
tygrys jest taki wolny. Jedna szansa. Wow! Skrętny tygrys stara się jak może. Ale to nic nie daje. Chyba jednak twój amulet szczęścia ci nie przynosi. Martw się lepiej o swój własny amulet. Co? Ha? Czy tygrys miał na sobie pas obciążający? Ale to oznacza... Trening pod wodą zwiększa szybkość? A co powiesz o treningu z pasem obciążającym? Liquido strzela! Big Bon jest duży! Co? Chyba nagle zmienił się układ sił. Na co czekasz? Podobno bez problemu możesz pokonać tygrysa. Tygrys 29 km na godzinę. Ale Liquido depcze mu po piętach. Skrzydłowy Super Strikers jest szybszy niż błyskawica. 30 na godzinę. Te bramki w wykonaniu skrętnego tygrysa! Wystarczyło mgnienie oka! Hej, Liquido! Widzisz? Mój amulet zawsze przynosi szczęście. Hej, tygrysie! A jak ja go pocałuję, to mi też da szczęście? Gratulacje, tygrysie! To był genialny plan! O ile mnie pamięć nie myli, czeka nas historyczna hot-dogowa uczta, jakiej świat nie widział! Super! Zapraszam na hot-dogi! Najlepsze hot-dogi, jakie istniały na Ziemi! Hej! To przecież miała być nasza uczta! To się nazywa fast food! Jack, co się tutaj najlepszego wyprawia? Ja tylko daję ludziom to, czego chcą, a oni chcieli hot-dogów! Ale... co my zjemy? Nareszcie! Pięciogwiazdkowa, elegancka uczta dla mistrzów superreligii. Bon appétit, Super Strikers! Co to ma być? Mnie tam się podoba! W końcu mam z was wszystkich najbardziej wyszukane podniebienie. Ślimaki i ikra? Trenerze! Gdzie są tygrys, Shaker i Nord? Uważasz, że po numerze, który wycięli, pozwoliłbym im brać udział w uczcie? Ale porażka, biedacy. O, świetnie to wymyśliłeś. Skąd je masz? Przecież szybko się rozeszły. Ja byłem szybszy.